Witam bardzo serdecznie. Gościem dzisiejszego spotkania jest pan Paweł Goźliński, autor książki Akan, powieść o Bronisławie Piłsudskim. Postać, nazwisko Piłsudski kojarzy się oczywiście wszystkim Polakom, ale będziemy mówić o bracie Dziuka, czy Józefa Piłsudskiego, Bronisławie. Czy moje pierwsze pytanie, czy z czym związany jest tytuł Akan? Akan to w języku Ainów, plemienia żyjącego na Sachalinie oraz japońskiej wyspie Hokkaido, starszy brat. Tyle to znaczy. Oczywiście tytuł jest podwójny, bo z jednej strony dla tego plemienia, o tym jeszcze opowiem, Bronisław był jak starszy brat, a z drugiej strony był starszym, zaledwie o 13 miesięcy bratem Józefa Piłsudskiego, który odcisnął się zostawił gigantyczny ślad w polskiej historii. Bronisław jest, ciągle pozostaje w jego cieniu, ale jego historia jest równie fascynująca. No znamy, powszechnie znany jest kilkunastu polskich podróżników. Ta postać jest jakby najmniej znana w książce, w tej powieści o Bronisławie Piłsudskim. Posługuje się pan właściwie trzema narratorami różnymi. Jednym z tych narratorów jest Wacław Sieroszewski, słynny polski też odkrywca, podróżnik, też człowiek zesłany na Syberię. Jakieś relacje, jakieś związki między, czy istniały jakiś kontakt między Wacławem Sieroszewskim a Bronisławem Piłsudskim w rzeczywistości? Po pierwsze chciałem powiedzieć, że właśnie ci polscy podróżnicy bardzo często byli podróżnikami mimo woli. Oni wcale nie zamierzali prowadzić życia odkrywców, wcale nie chcieli zajmować się badaniem obcych ludów. No, ale czy to Syberia, czy Wyspa Sachalin były po prostu dla nich więzieniem. Oni w wyniku wyroków trafiali tam, a jako że chcieli te kilkanaście lat zsyłki spędzić sensownie, to zaczynali zajmować się czymś, co było dla nich zupełnie nowe, na przykład właśnie badaniem ludów tubylczych, ale również wspieraniem tych ludów, bo czuli z nimi solidarność, tak samo jak ci więźniowie, ci, którzy trafiali tam w wyniku prześladowań carskich, to tak samo te pierwotne ludy były zwyczajnie uciemiężone przez władze carskie. A jaka więź łączyła, oprócz jakby podobnej historii, bo obydwaj, i Sieroszewski, i Piłsudski, trafili właśnie w wyniku wyroków carskich sądów na zsyłkę. Rzeczywiście coś ich połączyło, mianowicie kiedy już Wacław Sieroszewski był wolnym człowiekiem i już jakby profesjonalnie zajmował się badaniem obcych ludów, to wybrał się na wyprawę, żeby badać tajemnicze plemię Ainów na japońskiej wyspie Hokkaido i potrzebował współpracownika, kogoś, kto zna na przykład język Ainów. I okazało się, że jest taki Polak, zesłaniec na wyspie Sachalin, nazywa się właśnie Bronisław Piłsudski i już jest odrobinę znany właśnie z tego, że zajmuje się Ainami. I on, Sieroszewski, zaprosił Piłsudskiego i razem wyruszyli na wyprawę na japońską wyspę Hokkaido, gdzie owych Ainów badali, więc między nimi pojawiła się po prostu przyjaźń. Bronisław Piłsudski dostał się na Sachalin w wyniku łapanki czy czystki przed nieudanym zamachem terrorystycznym właściwie na cara czy cesarza Aleksandra III. Karę śmierci zamieniono mu właśnie na karę katorgi. I tam zetknął się podczas swoich badań klimatologicznych czy meteorologicznych, zetknął się z ludem tajemniczym, ludem Ainów. Czy mógłby pan kilka zdań powiedzieć, co to za lud i o co chodzi z tą historią kosmatych ludzi? To jest, to,
to jest rzeczywiście lud, który fascynował pod koniec XIX wieku i na początku XX wszystkich, dlatego że właśnie krążyła wokół nich legenda, że są najbardziej owłosionym ludem na ziemi, w związku z czym obowiązkowym wyposażeniem badaczy były nożyce fryzjerskie, żeby pobierać próbki owłosienia z różnych części ciała tych zesłańców, tych Ainów. Ale oprócz tego oni mieli na przykład coś zupełnie fascynującego, na przykład robili swoje ubrania ze skóry łososi. Wyprawiali skórę łososiową i tworzyli z nich bardzo taką szczególną, piękną, ornamentowaną garderobę, powiedzmy świąteczną na specjalne uroczystości, ale robili też, co teraz właściwie się znowu stosuje, też ubrania z kory drzew, wyciągali włókna. Mieli wspaniałą poezję ustną, piękne opowieści, byli doskonałymi myśliwymi oraz mieli niezwykły rytuał iomantę, czyli ofiarę z niedźwiedzi, które hodowali i traktowali jak członków rodziny. Więc byli naprawdę fascynującym ludem, a Piłsudski był jednym z pierwszych i najważniejszych badaczy, którzy nie tylko poznawali ich kulturę, ale ją bardzo szczegółowo opisywali, zapisywali pieśni ainuskie, korzystając z wałków edisonowskich, czyli jakby protoplastów płyty gramofonowej. Zapisywał ich pieśni, poznawał język, więc tylko dzięki temu właściwie ta kultura przetrwała, bo ona właściwie doszczętnie została zmieciona przez historię z powierzchni ziemi. Dziś w Japonii jest swoisty renesans Ainów, powstają i muzea, i sami Ainowie znów zaczynają się przyznawać do swojej tożsamości, tworzą zespoły, które odtwarzają muzykę, znów są odprawiane ainuskie rytuały. Więc jeżeli ktoś by chciał, no to może pojechać na Hokkaido i tam spotkać dzisiejszych Ainów. Spotkać dzisiejszych Ainów, ale no właśnie, Bronisław Piłsudski zawarł związek, no my byśmy pewnie powiedzieli małżeński, z córką jednego z wodzów Ainów i miał dzieci, dwójkę dzieci, z tego co wiemy. Ktoś jeszcze został z rodziny, czyli potomków tak. Bronisława Piłsudskiego w Japonii? Tak. Znaczy, oczywiście to było niestety praktyka zesłańcza, że to były takie tymczasowe małżeństwa zawierane na czas z uwięzienia. I niestety zwykle potem, kiedy zsyłka się kończyła, te żony i te dzieci były zostawiane, porzucane przez więźniów. No też to trudno sobie wyobrazić, co by robiła ainuska dziewczyna w Krakowie, gdzie, czy w Zakopanem, gdzie trafił Bronisław, ale to nie usprawiedliwia go wcale. Tak czy inaczej, te dzieci zostały i wnuk Bronisława Piłsudskiego wciąż żyje, mieszka w Japonii, ma własne dzieci, a dowiedział się o tym, że jest potomkiem bardzo znamienitego rodu Piłsudskich, kiedy miał 30 lat. Kompletnie nie wiedział nic ani o tym, o swoim pochodzeniu z Ainów, ani o tym, że ma rodzinę w Polsce. Dziś jest w stałym kontakcie z rodziną Piłsudskich. No jest jedynym właściwie męskim potomkiem rodziny Piłsudskich żyjącym. Mam takie pytanie bardziej dotyczące historii niż literatury. Pana książka jest niezmiernie ciekawa. Myślę, że wiele osób chętnie ją przeczyta. Powieść, czyli taką fikcyjną część, dopowiadaną jakby część biografii Bronisława Piłsudskiego, ale wróćmy do 1905 roku, tych badań z Sieroszewskim na wyspie Hokkaido wśród Ainów. No, wiemy, że w tym momencie wybucha wojna rosyjsko-japońska i są takie interpretacje, że po prostu ta szpiegomania japońska spowodowała wyrzucenie czy to, że musiał zbiec Bronisław z Japonii. Natomiast skądinąd wiadomo, że Józef Piłsudski, dziuk, miał kontakty z wywiadem japońskim dużo wcześniej.
Nawet w źródłach gdzieś dotarłem do informacji, że dostał ponad 33 tysiące funtów od Japończyków za informacje prawdopodobnie na temat Rosjan. To jeszcze tuż przed wybuchem tej wojny rosyjsko-japońskiej. Czy mogło być tak, że no jakby nie wiedziano o jednej, o tym, że bracia musieliby jakoś współpracować? Czy oni nie mieli kontaktu? Nie, wtedy niestety nie mieli kontaktu. Znaczy wiemy, że być może nawet byli w Japonii w tym samym czasie, ale jednak się nie zetknęli. Przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo. I nic nie wiadomo o tym, żeby współpracowali. Zresztą ich jakby, no możliwe. Wtedy już Józef Piłsudski grał w poważną polityczną grę. On chciał wciągnąć Japończyków w polskie sprawy. Zaoferował im tworzenie polskiego legionu, czy też jakąś dywersję na tyłach wojny rosyjsko-japońskiej, a wziął pieniądze po prostu dla PPS-u za działalność szpiegowską, co zresztą jest jakby dosyć kontrowersyjnym elementem jego biografii, ale no bo po prostu no, branie, to nie uchodzi bohaterowi narodowemu, brać kasę za szpiegowanie, ale z drugiej strony był ten Bronisław, który zajmował się Ainami, no i on w tej wielkiej politycznej grze nie uczestniczył, choć ona go oczywiście zagarnęła i wybuch rosyjsko-japońskiej wojny spowodował to, że on z Sachalinu musiał uciekać i wrócił dzięki temu konfliktowi na ziemię polskie. Wrócił do Polski, właściwie wtedy wrócił do Galicji, zajmował się współorganizacją chyba materiałów czy zbiorów do Muzeum Tatrzańskiego. Później przy okazji ofensywy rosyjskiej na Karpaty, przez Szwajcarię dostał się do Anglii i tam w Londynie w 1910 roku była wystawa. Wystawa japońska w Londynie, właśnie, przedstawiająca jakby dokonania imperium niezachodzącego słońca, czy też wschodzącego słońca. Tam na tej wystawie zrekonstruowano wioskę Ainów i zaproszono kilka ainuskich rodzin. I tam po raz ostatni Bronisław miał okazję spotkać się z Ainami, no w dosyć dziwnych okolicznościach, no bo to jednak na tej wystawie Ainowie, no trochę byli traktowani jak zwierzęta w zoo, znaczy byli takimi ciekawymi misiami do obserwacji. Więc Bronisław próbował tłumaczyć, że jest to jednak lud wspaniały, ze wspaniałą literaturą, wspaniałą tradycją. Próbował ratować ich niejako godność w oczach tej ciekawskiej publiczności. Oglądało wtedy tą wystawę, obejrzało ponad 2 miliony ludzi, więc no, nie byle co. Ostatnie pewnie pytanie. Niestety jesteśmy troszkę ograniczeni czasowo. Jak to jest z tymi ludami pierwotnymi, które albo wyginęły, albo są na granicy wymarcia? Są ludy typu Tuaregowie, Masajowie, Maorysi, no Ainowie, którzy walczyli z Japończykami, ale jakby teraz obecnie Kurdowie. Jest kwestia tej waleczności tychże ludów i tej rozpaczliwej próby zachowania własnej tożsamości. Czy ci Ainowie mają jeszcze szansę w Japonii? Bo wiem, że rok czy dwa lata temu dopiero rząd japoński jakby uznał prawa Ainów jako ludności tubylczej. Wcześniej nie uznawano ich jako... Tak, no więc Ainowie ciągle jakby w Japonii budują swoją pozycję na nowo. W Hokkaido powstają muzea im poświęcone, są kultywowane ich tradycje, ale to ciągle próbują zbudować swoją jakby autonomię, przynajmniej status mniejszości narodowej, co pewnie jeszcze trochę potrwa. No zobaczymy. Sam jestem bardzo ciekaw, jak to będzie przebiegało. Chciałbym bardzo, pandemia mi to uniemożliwiła, bo byłem na Sachalinie, żeby zobaczyć, w jakich warunkach żył Bronisław, ale nie trafiłem na Hokkaido. Bardzo chciałbym tam pojechać i spotkać dzisiejszych Ainów i wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej. Zapraszam wszystkich do przeczytania świetnej powieści Akan, powieść o Bronisławie Piłsudskim. Naszym gościem był pan Paweł Goźliński.
Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.